Stret dvoch poľských bitkárov na život a na smrť. Lukáš z Judza naposledy predviedol profesorský výkon a privítal Jozefa Wittnera na domácej scéne tým najkrutejším možným spôsobom. Išli od pripravovania, trénuje tutaj Vankos MMA pod okiem trénera Andrzeja Kościelskiego oraz Marka Drażyńskiego. Tutaj praktycznie w pełni przygotowuje się do pojedynku na RFA w Sosnowcu. Elitného slovenského bojovníka k ničomu nepustil a dokračal si po dominantné víťazstvo na body. Ja, tak i Adrian będziemy świetnie przygotowani i to będzie naprawdę walka wieczoru i sądzę, że będzie ogłoszona mianem walki wieczoru, bo obydwoje jesteśmy mega doświadczeni i bardzo mocno się przygotowujemy do tego pojedynku. Teraz ho čaká ďalšia veľká výzva v podobe Adriana Dudeka, ktorý väčšinu svojich výher dosiahol nokautom. Mojou najväčšou motiváciou je moja rodina, ktorá mňa wspiera, moji znajomí. I sám dla siebie też jestem motywacją dla innych i myślę, że to jest największa motywacja ze wszystkich. Súboj Jiu-Jitsu s Dudekom slubuje ostrý boj a prestrelku už od úvodných sekúnd. Každá válka začína sa od stojky, no i zobaczymy, co tam sa bude rozgrývať v klatce. Tak, Łukasz będzie chciał mnie obalać, ja będę go chciał bić i myślę, że będzie dużo krwi. Bude Jiu-Jitsu opäť na pôde RFA sláviť, alebo mu jeho krán pripraví nemilé prekvapenie? Odpoveď poznáme už 25. mája na RFA versus ZHS v Sosnovieci. Viac zábavy a viac výhier ti prináša monacobet.sk.